Trener Oskara przysłucha Bolesław Strzemiński po meczu 11 kolejki z Prochem Pionki. Oskar wygrał dzisiaj pewnie 3-0. Trener zadowolony, bo wygrana bezapelacyjna i widać było, kto niedawno kopał piłkę w trzeciej lidze, a kto jest Beniaminkiem z Ligi Okręgowej. Piłkarskie tutaj po stronie Oskara i chyba się trener stracił mało na tym meczu nerwów. Byliśmy zespołem dzisiaj lepszym. Natomiast no wiadomo, że mieliście jakieś tam osłabienia, bo i kartki, i kontuzje. Jesteście w takiej sytuacji dosyć ciężkiej. My byliśmy niedawno też w takiej samej sytuacji, bo mieliśmy dużo kontuzji. Natomiast w dzisiejszym meczu no było widać różnicę między nami a zespołem Pionek. Wydaje mi się, że tak jak pan powiedział, zwycięstwo zasłużone. Mieliście też, nie ma co ukrywać, swoje jakieś szanse, bo mogliście tam jedną bramkę strzelić. No inna sprawa, że myśmy też mogli jeszcze, załóżmy, dwie sytuacje wykorzystać dobre. Cieszy mnie dzisiejsze zwycięstwo, natomiast nie przyszło one znów tak łatwo, jakby się wydawało. Życzę zespołowi Prochu Pionki, żeby jak najszybciej podnieśli głowy do góry i spróbowali jeszcze coś w tej lidze ugrać. Trenerze, jak dużo pracujecie na treningach nad stałymi fragmentami gry? Bo dzisiaj dwa różne rozegrania, dwa różne rzuty rożne, no i to na poczęło Proch. Ważny element w treningach Oskara? W tej chwili wszyscy pracują nad stałymi fragmentami gry we wszystkich klasach rozgrywkowych, począwszy od ekstraklasy do czwartej ligi. Mamy opanowane kilka wariantów, akurat z jednego wpadło, z drugiego druga bramka. No, trzeba się cieszyć, że te stałe fragmenty gry w jakiś sposób chłopaki, bo to, że się dopracuje na treningu, to jeszcze nie jest istotne. Trzeba to zrealizować na meczu i akurat w dzisiejszym meczu dwa te stałe fragmenty gry dały nam dwie bramki. Tydzień temu widziałem trenera na meczu Proch Orzeł Wierzbica, podglądał trener grę Prochu. Pan jakieś wnioski wyciągnął? Pomogło to w dzisiejszym meczu? No na pewno, wie pan, zawsze jeżeli mam tylko czas, to próbuję zobaczyć przeciwnika. Wiadomo, że graliście u siebie i nie jest to wykładnikiem, bo tutaj graliśmy, teraz przyjechaliście do nas na nasze boisko. Natomiast no, pewne wnioski z tego meczu waszego z Wierzbicą starałem się wyciągnąć, przekazałem zawodnikom. No myślę, że starali się to realizować i przyniosło to efekt. I tak na koniec pół żartem, pół serio, bo dzisiaj trener Prochu obchodzi 37 urodziny. Czego mu bardziej doświadczony trener może życzyć i pomysł na to, jakby w tej czwartej się utrzymać, co trzeba zrobić? Życzę mu przede wszystkim odporności, bo to jest najważniejsze, no zdrowia. I myślę, że jest w stanie zespołem Prochu Pionki dopracować pewne sprawy, jeżeli mu wszyscy będą zawodnicy zdrowi i będzie miał pełną kadrę, to myślę, że jeszcze niejedną przyjemną niespodziankę zrobi w czwartej lidze i kibicom z Prochu i działaczom, także na pewno jeszcze dużo pracy przed nim, a jest młody, niech zbiera doświadczenie. Dzięki bardzo, dziękuję bardzo. 11 kolejka czwartej ligi, Oskar przysłucha Proch Pionki 3-0, ten wynik chyba mówi wszystko, ale czy dzisiaj to bardziej my sobie nie strzeliliśmy tych bramek, czy strzelał nam Oskar te gole? Na pewno pomogliśmy drużynie Oskara w strzeleniu bramek, bo dwie padły ze stałych fragmentów gry z rzutów rożnych, więc gdzieś tam nasza brak koncentracji, błędy w ustawieniu i stąd jakby te bramki padły. Natomiast bez wątpienia wygrał zespół lepszy, wygrał zespół, który miał lepszych piłkarzy. Było to widać i no i tego niestety nie zmieniło. Na pewno na odprawie przedmeczowej jakiś był plan na mecz, pomysł na grę. To w ogóle zostało na boisku wprowadzone, czy chociaż przez jakiś część meczu, czy w ogóle tego nie było dzisiaj? Co tydzień sobie ustalamy, próbujemy rozmawiać, jak mamy grać w piłkę, jak mamy te akcje wyprowadzać, co innego jest planować, co innego jest później wyjść na boisko i realizować, żeby wychodziło to, o czym rozmawiamy i co trenujemy, to trzeba mieć odpowiednich ludzi do realizowania tych zadań. Natomiast po bardzo słabej pierwszej połowie, gdzie byliśmy tłem tak naprawdę dla drużyny gospodarzy i tak jakbyśmy zostali w szatni, to druga wyglądała już troszeczkę lepiej. Przynajmniej wyszliśmy na boisko z większą zawziętością, próbowaliśmy piłkę pograć, mieliśmy tą piłkę, przegraliśmy tą połowę i tutaj nie ma żadnego usprawiedliwienia, ale jakiś tam mały plusik za postawę w drugiej połowie. Mhm. Mały plusik za postawę w drugiej połowie, a największy minus za? Za błędy przy bramkach, które tam przeciwnik strzela, bo
Jak tak się w pewnym momencie zastanawiałem, że w drugiej połowie mieliśmy dwie bardzo dobre pozostałe sytuacje Roberta Kowalkowskiego i Wojciecha Jędry, drużyna gospodarzy, do tego momentu aż tak dobrych sytuacji nie miała, mimo wszystko prowadziła już w tym meczu 2-0, 2-3-0, więc niestety problemy, bardzo łatwo traciliśmy bramki po stałych fragmentach, które trenujemy, które niby mamy przygotowane, natomiast no, taka jest piłka, że gdzieś komuś zabraknie kilka centymetrów, gdzieś komuś zabraknie umiejętności, gdzieś ktoś kogoś nie pokryje, gdzieś ktoś jest po prostu trochę słabszy i dlatego się macie przegrywa. I na koniec jeszcze jedna rzecz. Bo cały czas wracamy do jednych słów, że rywale mieli lepszych piłkarzy, to skoro teraz gramy z czołówką tabeli, z górną połówką tabeli, to należy się spodziewać samych złych rzeczy dla Prochu w najbliższych tygodniach? Nie, bo to, że się ma słabszych piłkarzy indywidualnie, to nie zawsze oznacza, że w kolejnym spotkaniu przegrasz spotkanie, czy że wynik się źle ułoży. Na pewno, mając słabszych piłkarzy, nie można liczyć, że tydzień w tydzień będziesz wygrywał, będziesz strzelał bramki, będziesz drużyną lepszą. Na ten zespół stać na to, żeby raz na 2-3, może 4 tygodnie zagrać, zmobilizować się, zagrać dobry mecz, gdzieś z przeciwnikiem, który się dobrze ułoży. Natomiast mamy problemy gdzieś w ofensywie i żeby się utrzymać piłką na połowie przeciwnika i miło się było patrzeć, jak napastnicy drużyny Oskara biegają, najpierw jeden, później była zmiana, wszedł drugi, biegają, walczą, mają duże umiejętności techniczne, cały czas jakimś tam pressingiem na naszej defensywie wyciągają nas i mocno atakują i są dużym jakby plusem swojego zespołu, no u nas niestety tego brakuje i no w tym momencie tego nie zmienimy, musimy pracować, trenować przede wszystkim i tyle. I na koniec jeszcze jedna rzecz, gdyby trener na urodziny mógł zabrać do Skara dwóch piłkarzy, do Pionek, do Prochu, kto by to był? Nie chcę mówić o nazwiskach, bo to nie ma sensu. Mamy taką rzeczywistość, jaką mamy. Na pewno bym zabrał jakiegoś napastnika, no to na pewno by nam się przydał. Dzięki bardzo.